będzie bardzo kluczowa, bo jednak wyłapać to wszystko to będzie bardzo trudno. No tak, tutaj widzieliśmy, że zaraz po starcie bardzo szeroko podążał właśnie w kasku białym Pontus Asgreen. On nabrał tej prędkości bardzo dużo i praktycznie w ułamku sekundy zbliżył się do Jasona Doyle'a. Tu jeszcze ruch w prawo Jacoba Torsella i Jacob no niestety widział, że nadciąga Asgreen, natomiast no gdzieś doszło do takiego małego zaczepienia. Tu widzimy, że prawa ręka na wysokości manetki zaczepiła się o bark, o motocykl Asgreena, no i doszło typowo do... Tu będzie chyba najlepsza kamera pokazująca właśnie ten moment, w którym... To ja tylko powiem, że...